Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Morzeńskiego w Kołobrzegu. Dzisiaj jest z nami pan pułkownik Adam Dłużniewski, który postanowił przekazać nam takie pamiątki po 4. Pułku Kołobrzeskim Artylerii Mieszanej. Ja jestem absolutnie bardzo wdzięczny panu pułkownikowi za te wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują. To są absolutnie unikalne rzeczy świadczące o historii wojskowej Kołobrzegu. Przecież tutaj był naprawdę potężny garnizon. Panie pułkowniku, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję w imieniu muzeum. Te wszystkie rzeczy będą prezentowane w Muzeum Męża Polskiego w Kołobrzegu i one na pewno trafią na wystawę. To panu gwarantuję. To są absolutne unikaty. Również dziękuję tutaj doktorowi Dziębie za to, że się tym opiekuje i za to, że się tym zajął. I może pan pułkownik krótko opowie o tych rzeczach. Prosimy. Dziękuję panie dyrektorze. Pułkownik dyplomowany rezerwy Adam Dłużniewski. Postanowiłem przekazać swoje osobiste mundury oraz pamiątki, które posiadałem w domu, do muzeum, bo sądzę, że to jest odpowiednie miejsce, aby one tutaj się znajdowały. I to są rzeczy takie w dwóch grupach tematycznych. 4. Pułku, 4. Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Mieszanej w tej części, którego byłem ostatnim dowódcą przez 6,5 roku, od maja 95 do jego rozformowania w 2001 roku. Pułk Artylerii stacjonował na początku na ulicy Mazowieckiej w Koszarach, a ostatnie dwa lata po rozformowaniu 8 Brygady przeszliśmy do Koszar przy ulicy Jedności Narodowej. Były to koszary większe, lepsze, wyremontowane, z nową stołówką. Wtedy jeszcze byli żołnierze służby zasadniczej, to była ważna rzecz. No ale niestety po 2 latach pułk rozformowano i jest już dzisiaj historią. Historią również są te rzeczy, które tutaj dzisiaj przekazuję. Myślę, że będzie możliwość się oglądać. Coraz mniej tych rzeczy jest oczywiście. Z tego miejsca chciałbym prosić innych żołnierzy 4. Pułku Artylerii Mieszanej, którzy posiadają jeszcze takie pamiątki, takie i inne, oraz innych jednostek, które później tworzyły 4. Kołobrzeski Pułk Artylerii Mieszanej, a mianowicie 4. Pułk Artylerii, 47. Dywizjon Artylerii Rakietowej, 98. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, które weszły w skład właśnie 4. Pułku Artylerii Mieszanej. Myślę, że również wiele pamiątek i rzeczy związanych z innymi jednostkami. My pamiętamy, że garnizon Kołobrzeg to był wielki garnizon, w którym stacjonowało wiele jednostek. 28. Pułk Zmechanizowany, 32. Pułk Zmechanizowany, który został później przeformowany w 8. Brygadę Zmechanizowaną, 8. Batalion Rozpoznawczy czy 8. Batalion Medyczny, ale również jednostki Marynarki Wojennej, jak Komenda Portu Wojennego czy 16. Dywizjon Zwalczania Okrętów Podwodnych. I druga grupa moich rzeczy to są rzeczy związane z kontyngentem UNIFIL w Libanie. UNIFIL to skrót od nazwy United Forces Interim Force in Lebanon, co po polsku oznacza Siły Tymczasowe Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie, którego to polskiego kontyngentu byłem dowódcą przez 2 zmiany. 25. zmiany od kwietnia 2006 do października 2006 i 26. zmiany od października 2006 do kwietnia 2007. Zmiana 25. była wyjątkową zmianą, dlatego że pojechaliśmy, a w zasadzie poleciliśmy do Libanu wykonywać zadania związane z mandatem ONZ jako pododdział logistyczny sił UNIFIL-u w Libanie i rzeczywiście tak jak nas przygotowano w kraju, a dokładnie w Centrum Przygotowań do Misji Pokojowych poza granicami kraju w Kielcach, aby realizować zadania logistyczne, które polegały na zabezpieczeniu wszystkich kontyngentów tam działających w ramach UNIFIL-u. I robiliśmy to od 24 kwietnia do 12 lipca 2006 roku. 12 lipca 2006 roku wszystko się zmieniło. W tym dniu wybuchła druga wojna libańsko-izraelska, inaczej przez niektórych nazywana wojną lipcową. Wojna, która chyba nie była zaplanowana i przez nikogo nie była przewidywana. Rozpoczęła się od porwania 2 żołnierzy izraelskich na granicy libańsko-izraelskiej przez bojowników Hezbollahu. Bojownicy Hezbollahu najpierw wykonali uderzenie rakietowe do miejscowości przygranicznych, aby jak gdyby odwrócić uwagę armii izraelskiej od ich działań, a następnie ostrzelali patrol izraelski w składzie 2 transporterów Humvee. Zastrzelili 3 żołnierzy, 2 uprowadzili i zabrali na terytorium Libanu. Ruszył za tymi żołnierzami 2 patrol. Zginęło 5 żołnierzy izraelskich i wtedy Izrael przystąpił do
zmasowanych uderzeń z powietrza, z ziemi i z morza. W ciągu jednego dnia praktycznie zniszczono całą infrastrukturę drogową Libanu. Liban, co prawda, kraj nieduży, bo 10,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, czyli połowa naszego województwa zachodniopomorskiego, ale sytuacja w tamtym czasie w tym rejonie była bardzo niebezpieczna, ponieważ kryzys arabsko-izraelski jak gdyby narastał, nasilał się. No i cele przede wszystkim Iranu poprzez finansowanie i dozbrajanie Hezbollahu przez terytorium Syrii powodowało to, że każdy scenariusz w tamtym momencie był możliwy. Możliwy był na włączenie się innych państw do tego konfliktu, w szczególności Iranu, czyli zniszczenie tej infrastruktury drogowej powodowało jak gdyby odcięcie możliwości dotarcia świeżych sił Hezbollahu, ale przede wszystkim sił syryjskich czy irańskich. W tych właśnie trudnych wtedy okolicznościach, kiedy inne kontyngenty przede wszystkim przebywały w schronach, bo działo się to wszystko nad naszymi głowami przy granicy izraelsko-libańskiej, ponieważ tych żołnierzy porwano niedaleko przejścia granicznego Roszanika, a to było 3 kilometry od naszej bazy, czyli ostrzał z jednej i z drugiej strony odbywał się nad naszymi głowami, kiedy inne kontyngenty przebywały w schronach. Nasz kontyngent musiał realizować swoje zadania dalej, ponieważ naszym zadaniem przede wszystkim było zaopatrzenie wszystkich pozostałych kontyngentów bojowych. A wiadomo, że bez pitnej wody czy żywności żaden z tych kontyngentów nie mógłby funkcjonować, czy też bez paliwa, w oparciu o które była jak gdyby energia elektryczna tylko i wyłącznie czerpana z agregatorów. Czyli kiedy inni żołnierze siedzieli w schronach, my musieliśmy realizować swoje misje, a nie muszę chyba Państwu tłumaczyć, że kolumna, w której jadą cysterny z paliwem, wystarczyło, aby jeden gorący odłamek odbity od skały, bo teren był górzysty, trafia w cysternę, los całej kolumny takiej wiadomo jaki wtedy byłby do przewidzenia. Na szczęście nigdy do tego nie doszło, a jeszcze dodatkowo była taka sytuacja, że w pobliżu dróg przemieszczania się naszych kolumn, które zawsze były zgłaszane do Izraela i tylko dopiero po ich zgodzie na rozpoczęcie marszu mogliśmy wykonywać swoje misje, to bojownicy Hezbollahu ustawiali swoje prymitywne wyrzutnie rakietowe, często robione z rury kanalizacyjnej, z której odpalali rakietę Katusza tak zwaną. Czyli jeżeli rozpoznanie było prowadzone przez żołnierzy izraelskich, przez siły IDF-u izraelskie, widzieli, że jedzie tam kolumna, to oczywiście starali się jak gdyby nie ostrzeliwać uciekających bojowników, ale robili to w pobliżu. Także czy pomyłka w zakresie wycelowania dział do uciekających bojowników w Hezbollahu mogło spowodować w każdym momencie wielkie zagrożenie dla naszych żołnierzy. Oczywiście również realizowaliśmy zadania żywienia kontyngentów kwatery głównej, w związku z tym przygotowanie posiłków dla wszystkich żołnierzy w mesach i stołówkach tam istniejących w bazie w żaden sposób nie zabezpieczało naszych żołnierzy, czy też działanie straży pożarnej całej bazy, które to straż pożarną w całości zabezpieczali Polacy, a w lipcu w Libanie 35 i więcej stopni, rozrywające się pociski w pobliżu bazy powodowały to, że nasi strażacy musieli co chwilę wyjeżdżać i gasić pożary, ponieważ no, przeniesienie się ognia na teren bazy, gdzie były duże składy paliwa, amunicji i tak dalej, wiadomo o co chodzi i co by mogło się stać, gdyby ogień przeszedł na teren naszej bazy. Także nasza misja, jak Państwo widzicie, po wyposażeniu nie była przygotowana do realizowania zadań misji bojowej na wojnie. Tak jak to na dzień dzisiejszy widzimy, są wyposażeni żołnierze w Afganistanie, czy byli wcześniej w Iraku. Jechaliśmy na misję pokojową, zastała nas wojna. Nie byliśmy do tego przygotowani sprzętowo, wyposażeniowo. No, sprzętowo nie można było zmienić, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że cystern do dowozu paliwa do pozostałych kontyngentów nie można było zamienić na transportery, czy też chłodni z żywnością również nie można było zamienić na inny sprzęt i musieliśmy takim sprzętem po prostu się posługiwać, jaki mieliśmy, bo bez naszej pomocy żaden kontyngent nie byłby w stanie przeżyć więcej niż 2-3 dni.
Nasza służba w Libanie została bardzo wysoko oceniona. Dowodem na to jest ten medal na tym mundurze moim z Libanu po prawej stronie. Ten medal to medal rządu libańskiego za pomoc udzielaną w czasie II wojny. Na mundurze wyjściowym medal Peacekeepera nadany przez sekretarza generalnego ONZ. I pozostałe pamiątki, które tutaj są, medal Force Commandera, czyli głównodowodzącego, który jednocześnie jest zawsze zastępcą sekretarza generalnego ONZ. Mówione było zawsze o naszym wielkim wkładzie w działalność całych sił UNIFIL-u przez sekretarza generalnego, który przyjechał do Libanu, wtedy był to Kofi Annan, który przyjechał ukłonić się przed portretami żołnierzy, którzy zginęli. Było wtedy 14 żołnierzy i pracowników kwatery głównej, którzy zginęli w czasie tych działań wojennych. Na szczęście, kiedy Kofi Annan się ukłaniał przed portretami, ja stałem obok i cieszyłem się, że wśród tych portretów nie ma tam portretów polskiego żołnierza. Podobnie było, kiedy przyjechał do nas po przejęciu obowiązków kolejny sekretarz generalny Ban Ki-moon, który również w swoim wystąpieniu zaznaczał, że realizacja zadań mandatowych ONZ przez inne kontyngenty była możliwa tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu i służbie żołnierzy polskich. Po powrocie do kraju oczywiście również nasi przełożeni docenili naszą służbę. Jest tutaj wyciąg z postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej, wtedy Lecha Kaczyńskiego, który odznaczył mnie Krzyżem Zasługi za dowodzenie kontyngentem w Libanie, a wielu żołnierzy tego kontyngentu, którym dowodziłem, zostało odznaczonych odznaczeniami resortowymi przez ministra obrony narodowej. Także myślę, że rzeczywiście są to pamiątki dla mnie bardzo ważne, a w szczególności powiem szczerze, dwie rzeczy są tutaj ważne, albo najważniejsze dla mnie. Pierwsza rzecz to ten puchar, który tutaj stoi. To my zawsze mówiliśmy, że to jest dzieło żołnierskich rąk, czyli wykonany przez żołnierzy 4 pułku z oznaką. Głównym elementem, motywem na naszej oznace pułkowej, jak tutaj widać, jest właśnie Kołobrzecki Pomnik Zaszlubin Polski z Morzem. A tak naprawdę to najważniejszym chyba, i zawsze mi ciarki wychodzą na plecy, kiedy patrzę na tą pamiątkę, to jest ten krzyż i do tego krzyża dwa świeczniki. Są to elementy zrobione z odłamków pocisków, które znajdowali żołnierze w pobliżu naszej bazy z tej właśnie wojny w 2006 roku. I kiedy patrzyłem jeszcze w Libanie, a później tutaj już w domu, spoglądałem, to zawsze myślałem sobie, jak to dobrze, że żaden z tych odłamków nie trafił polskiego żołnierza. Tak jak powiedziałem wcześniej, 14 ofiar było wśród żołnierzy UNIFIL-u w tych działań wojennych. Oraz też chciałem powiedzieć, że to była zmiana 25 i 26, to w poprzednich 24 zmianach 7 żołnierzy polskich zginęło na tej misji. Nie w czasie działań wojennych, ale to po prostu w różnych okolicznościach tragicznych, wypadek komunikacyjny, choroba czy inne sytuacje, które powodowały to, że przy naszym marszcie na placu apelowym, przy flagach polskiej, fladze ONZ-owskiej i fladze Libanu, do dzisiaj jest 7 tabliczek z nazwiskami żołnierzy, którzy tam zostawili swoje życie, niosąc pomoc narodowi libańskiemu. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno zrobiłem wszystko jako dowódca kontyngentu, aby zabezpieczyć bezpieczne realizowanie zadań przez żołnierzy, ale przy tym wszystkim naprawdę mieliśmy wielkie szczęście, bo wystarczyło znaleźć się na chwilę tylko w nieodpowiednim czasie i nie w odpowiednim miejscu, aby finał był całkiem inny i tragiczny. Także jako dowódca po 13 miesiącach, kiedy wróciłem do kraju, najważniejsze dla mnie było to, że tylu żołnierzy, ile zabrałem z Polski, wróciło ze mną do Polski z powrotem. Co na pewno, oprócz, mówię, właściwego realizowania zadań, tutaj do tego wszystkiego przyczyniło się wielkie szczęście. To tyle i chciałbym również zaapelować tutaj, że jeżeli w Kołobrzegu, a wiem, że są ludzie, żołnierze różnych misji, nie tylko UNIFIL-u, ale misji ANDOF na wzgórza Golan w Syrii, czy na terenie Bałkanów, na terenie byłej Jugosławii, ale też i na misjach w Afryce, mają wiele pamiątek z tych misji pokojowych ONZ, aby przekazywali również swoje pamiątki, bo
bo Muzeum Oręża na pewno jest lepszym miejscem niż, szafa w domu, a po jakimś czasie może niepasujące elementy w domu wylądują na strychu lub w piwnicy. Także myślę, że tutaj właśnie to jest odpowiednie miejsce, aby te rzeczy przekazać, żeby mogli w przyszłości ludzie je obejrzeć, zarówno jeśli chodzi o jednostki garnizonu Kołobrzeg, jak też pamiątki z misji i tych ONZ-owskich, pokojowych, ale również oczywiście misji jeszcze dzisiaj odbywających się w Afganistanie czy wcześniej w Iraku.